Nasz Bór, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, jesteśmy w łowisku. Przyjechałem dzisiaj trochę wcześniej. Widzicie, broni jeszcze nie mam za sobą, bo to jest taki okres, kiedy ja też lubię wiedzieć, co się dzieje w tym łowisku, więc przyjechałem wcześniej zobaczyć. Jak widzicie, mamy pszenicę. Notabene stoję na granicy mojego obwodu. Ta pszenica już jest u sąsiadów. I tutaj możecie zobaczyć, zaraz Wam pokażę. Tu jest jedno przejście dzików. Tutaj jest drugie przejście dzików. Tam dalej za pszenicą jest rzepak i oczywiście one sobie idą z tego rzepaku, który jest tutaj. Ja wielokrotnie, żeby mieć to polowanie jak najbardziej efektywne, to przyjeżdżam sobie wcześniej i patrzę, co się dzieje. Tutaj jest akurat u mnie oczywiście co, no padało, tak? No, nie mogło nie padać. Widzicie, że jestem ubrany zupełnie inaczej niż na 10 lipca. Temperatura dzisiaj u nas jest 13 stopni. Spadła diametralnie gdzieś tam na Zakopanem. Spadł śnieg, w Karkonoszach też spadł śnieg. W ogóle jakaś katastrofa. 3 dni temu było 30 stopni. Teraz raptem, nie wiem, 13, może 14 muszę. Nawet nie popatrzyłem, ale ciepło nie jest, więc musiałem założyć trochę grubszą kurtkę. No i idę zobaczyć, słuchajcie, potropić, popatrzeć. No wiadomo, że tu strzelać nie będziemy. Odstrzału u sąsiadów nie mam. Ale rzepak jest ogromny. Właśnie pierwsze przejście, które zobaczyłem, zatrzymałem się specjalnie zobaczyć, czy na błocie są świeże tropy, świeże przejścia. Z drugiej strony tego rzepaku też jest pszenica. No i podjedziemy sobie, zobaczymy, co się tam dzieje z drugiej strony. Wziąłem ze sobą wawik, później Wam pokażę. Zobaczymy, czy już coś sarny reagują na wawik, głównie rogacze. Pamiętajcie o konkursie, zaglądajcie na stronę, na bloga, coś tam znowu skreśliłem, napisałem na temat taki na blogu krótką, nie wiem jak to nawet nazwać, taki materiał krótki napisałem, słuchajcie, odnośnie Rui. Za dużo się nie rozpisuję, bo większość i tak Wam będę pokazywał w materiałach wideo. No i tyle, jedziemy, zobaczymy z drugiej strony, spotkamy się już albo tam przy rzepaku, postaram się Wam pokazać jakieś świeże przejścia, na co patrzeć. Pszenica, jak widzicie, 10 lipiec u mnie zielono, tak? To jest standard, gdzieś już tam żniwa się zaczęły. Wielu dom z znajomych kumpli mówi, u nas to już koszą jęczmień, już zaczęli rzepak kosić. No tu nie, tutaj to dopiero żniwa to będą. Zobaczymy, jakby teraz dobrze przygrzało cały tydzień, a zapowiadałem jakieś upały, nie wiem, od wtorku, środy, coś tam, już ta temperatura pójdzie do góry, no to myślę, że za 2 tygodnie kombajny wyjadą, pierwsze jęczmienie pójdą. Ale tego jęczmienia u mnie za dużo nie ma, u nas dominuje przede wszystkim pszenica i rzepak, więc no i oczywiście gryka, ale to nie tutaj, tu jest za dobra ziemia na grykę, my stoimy mniej więcej na drugiej, trzeciej klasie ziemi, więc rzepak tutaj średnio 3,5-4 tony to jest norma, pszenica 8 plus to jest norma, więc tutaj nikt nie będzie gryki siał. Natomiast no zobaczymy, tak, jak te żniwa się potoczą w tym roku. Sprawdzimy sobie zaraz ten wabik, czy reagują już jakieś sarny, chociaż ja uważam, że o, jeszcze za wcześnie, to jeszcze nie ta pora. No ale no dobra, objedziemy autem z drugiej strony. Wypisałem się na ten rewir, tam z drugiej strony tego rewiru na końcu jest kolega jeszcze. Też pilnuje pszenicy, gdzie dziki wychodzą z rzepaku. No i będziemy szukać dzisiaj kabanów. W dalszej części materiału porozmawiamy sobie jeszcze, moi drodzy, na temat takiego, taki temat kontrowersyjny. Znowu włożymy kij w mrowisko. Porozmawiamy sobie na temat składek w kołach, bo widzę, co się dzieje na terenie całej Polski. Dostałem masę maili, masę informacji, ale to sobie może siądziemy, tam jest ambona, jak się okaże, że będą świeże przejście dzików, to tam pójdziemy na ambonę, zasiądziemy, wyciągniemy cały ten mandżur i sobie porozmawiamy. Objeżdżamy i widzimy się za chwilę. Jesteśmy z drugiej strony tego rzepaku, objechałem go. No i słuchajcie, ewidentnie są tutaj też tropy, ślady świeże. Tutaj będziecie widzieć, zaraz wejdziemy sobie dalej w tę pszenicę. No na przykład tutaj. Już widać, że się coś tu dzieje. O, proszę bardzo. Za daleko z tego rzepaku nie wychodzą. Wchodzą sobie tutaj i urzędują. Pszenica tu jest jakaś, widzę, pomieszana, bo część jest ościstej, część jest normalnej pszenicy. Widzicie, ta jest jakaś taka bardziej dojrzała, muszę Wam pokazać, ale ziarno grube, myślę, że będzie widać. No jest tam ambona i tak się zastanawiam, czy tutaj usiąść, czy nie, ale ewidentnie ślady dzików tutaj są. Nie jest ta pszenica jakoś mega wysoka, no i tropy ewidentnie tutaj są, że coś się tutaj dzieje, tam jest drugi rzepak. Widzę, to tak fajnie usytuowana ta pszenica między rzepakami, więc prawdopodobnie sobie tutaj zasiądziemy, ale jak już jestem tutaj,
przejadę na drugą stronę zobaczyć jeszcze, co się dzieje z tamtej strony. My jesteśmy na terenie, którym u nas się nazywa Płaskowyżem. To jest takie duże pola na Płaskowyżu, ogromne połacie. No i tutaj nie ma jako takiego lasu. Tu jest głównie dziki, jelenie, ogólnie zwierzyna, ich ostoją, sypialnią jest tak naprawdę rzepak. Jak rzepaki zaczną kosić, one się przesuną do takie niewielkie remizy, wąwozy, tarniny, ale to jest wszystko małe, tak? I one się bardzo szybko przesuną do w te zakrzaczenia tak naprawdę, bo to są trochę większe krzaki, a później się będą przesuwały w stronę lasu. A las jest tam teraz po mojej lewej ręce, w tej, której trzymam kamerę. Objadę jeszcze, zobaczę sobie z drugiej strony i myślę, że tu jest dobry temat, żeby sobie usiąść, bo ślady są, tropy są, pszenica nie za wysoka i może tutaj jakieś dziki uda nam się pooglądać. No i jesteśmy na następnej pszenicy. No, też ona graniczy z rzepakiem, ale tutaj w jednym z odcinków wcześniejszych była mowa na temat współpracy z rolnikami. I tutaj też chciałbym, żebyście coś zobaczyli. Już tutaj rolnicy rozumieją, że dla nas polowanie na polach jest trudne. Tu nie ma ambon. Muszę tu postawić koniecznie ambonę. Już kiedyś mówiłem to chyba w tamtym roku, że przydałaby się tu ambona. Dlatego, że pewnie za rok tu będzie rzepak, a tu będzie pszenica, albo tu będą buraki. I teraz zobaczcie, tutaj nam rolnik ładnie wykosił całą drogę, została przekoszona. No jak widzicie, no to ewidentnie dziki tu zaglądają. Ja sobie podejdę tam dalej zobaczyć, co się dzieje. Ale widzę, że są następne place. I dalej ta pszenica jest wysoka. Nieporównywalnie wyższa. Jest nieporównywalnie wyższa z tamtą. No i trzeba będzie jej przypilnować. Taka nasza rola. Ekologów tutaj nie ma, żeby przyjechali i popilnowali. Więc póki mamy czas, bo mamy trochę czasu, idziemy na ambonę, siądziemy sobie tam, na ambonie, co byliśmy przed chwilą, a później tutaj przyjdziemy na podchód. Przyjdziemy tu na podchód, albo no wiatr jest taki średni, słuchajcie, wieje od pszenicy na rzepak, bo wyjść tego tam praktycznie nie ma jak, więc trzeba będzie po tej drodze się poruszać, jakoś tak powoli, w zasadzie to bardziej słuchać, czy dziki się już ruszyły, podniosły się z tego rzepaku i idą na tą pszenicę, czy jeszcze nie. Lecimy na ambonę, tam sobie pogadamy o składkach, jak to wygląda w kołach. Powiem wam, jak to mi koledzy z Polski mówią, jak to jest u nich. No i czekam na wasze komentarze. Spróbujemy zawabić, może akurat jakiś rogacz zareaguje, medalowy albo myłkus. Lecimy na ambonę. Widzimy się już w rozłoże Sony i widzimy się na ambonie. Do zobaczenia za chwilę. Jesteśmy na ambonie już. Słuchajcie, nie jest to dobry pomysł tu siedzieć, na pewno już nie nagrywać, dlatego że wieje wiatr bardzo, tutaj wyżej to już jest w ogóle źle, ta jakość dźwięku będzie bardzo, bardzo kiepska. Czekajcie, może przestawię tę kamerę trochę, o tak, od zawietrznej. Także nie będziemy tu za dużo nagrywać, może się uda na kolejnym wyjściu, że będzie warunki dźwiękowe będą lepsze. Nie mam mikrofonu, już nie będę nosił dodatkowo mikrofonu, bo po prostu dla mnie to już jest tego za dużo. Ten plecak to waży ze 30 kg. I myślę, że dzisiaj nie posiedzimy na tej ambonie, pojedziemy na tą drogę, której byliśmy wcześniej. To nam pokazuje, jak fajnie mieć rozeznanie w łowisku, dlatego że tutaj przyszedłem, okej, są tutaj też tropy dzików, natomiast tam jest ich zdecydowanie więcej. Tam nie ma urządzenia, więc podjedziemy autem na sam koniec, żeby stać pod wiatr. Pojedziemy na sam koniec, tam jest tak, że się kończy rzepak po lewej stronie, po prawej jest ta pszenica, którą wam pokazywałem już. Później jest znowu rzepak i staniemy, jak na skraju tego rzepaku, staniemy koło auta i zobaczymy, co się będzie działo, tak? Rozłożymy pastora, wezmę statyw, kamerę, porozkładam i zobaczymy, może akurat nóż widelec, tam te dziki gdzieś tam będą przychodzić, no jest tam kawał drogi, tak? No i spróbujemy podejść, jak zobaczymy, że już wyszły z rzepaku, a będzie jeszcze możliwość oczywiście podejścia, wybrania odpowiedniej sztuki, żeby nie była to locha, oddania pewnego strzału, to spróbujemy, tak? Nie takie rzeczy się robiło, dzisiaj Michała nie ma, więc będę to robił sam, także tak to wygląda. Posiedzę tu chwilę, bo mamy czas, 19 wybiła, posiedzę sobie tak z 15-20 minut, zobaczę, co się tutaj dzieje, spróbuję, a widzicie, wabik wam pokażę, bo byłbym zapomniał, wziąłem z auta, to jest wabik,
od Maćka z firmy Gunbroker. Ten wabik wyostrzy? Chciałbym to pyk. Chyba wyostrzyło, chyba tam widać. Spróbuję tym wabikiem powabić. Nie jest to ani pogoda na wabienie, ale tak dla świętego spokoju wziąłem zobaczyć, czy rzeczywiście kozły już reagują, chociaż może się któryś podniesie, jak gdzieś leży. No i zobaczymy, tak? No wszak gruja powinna już startować, także, ale jeszcze to nie jest okres do wabienia. Dobra, no to zaczynamy. Nie wiem, moi drodzy, jak to będzie widać, ale ten wabik ma regulację. Spróbuję wam pokazać. Wystarczy go tutaj otworzyć. Tu jest dławik i tu jest taka gumka biała. Wystarczy, że ją sobie przesuniecie. To jest fajna regulacja. Można go dostroić pod siebie, jak tam kto potrzebuje. Czekajcie, o. Tutaj tą gumkę wystarczy odsunąć. Włożyć sobie z powrotem i zobaczyć, jaki jest dźwięk. Zupełnie inny. Zupełnie inny. To jest właśnie fajne, słuchajcie, w tych wabikach, które mają membranę taką z tą pełną regulacją. I ta regulacja jest o tyle fajna, moi drodzy, że ona nie jest jakaś taka badziewna, cienka, tylko to jest naprawdę kawał takiej przyzwoitej, sztywnej gumy, która po prostu daje się bardzo swobodnie regulować. Zupełnie inny dźwięk, a teraz zobaczcie, damy go na maksa. Cyk, zepchnąłem go na maksa. Zupełnie inny dźwięk. Myślę, że jak będę z Michałem, tam jest mikrofon taki Rode kupiony do tej drugiej kamery, to on będzie ten dźwięk wyłapywał zupełnie inaczej. Zobaczycie pełną różnicę. Zupełnie inny dźwięk. Rozsunę sobie to jeszcze raz, tak żebyście widzieli. O, na przykład tyle. To jest taką przerwę, zrobiłem w granicach 2 mm. To jest jakby, może to będzie widać, o teraz widać, między tą gumą, która jest tutaj, tą jakby zasadniczą, a tą do regulacji. Zupełnie inaczej brzmi. To już typowy mikot kozy. Ja pierwszy raz jak usłyszałem, jeszcze byłem, nie byłem myśliwym, byłem z dziadkiem na polowaniu, to gdzie jest po prostu obok ambony, na której siedzieliśmy, to rogacz gonił kozę, zataczały oczywiście kółka i dźwięk, który wydawała ta koza, wyglądał tak, to było takie, no tak się uczyłem tego łowiectwa, tak? Wy też tak powinniście uczyć się, nie z internetu, nie z YouTube'a, no tak przekornie brzmi, ale powiedzmy sobie jasno, im więcej w łowisku, tym więcej z tego łowiska wyniesiecie. I wtedy ta koza, pamiętam to do, nie wiem ile wtedy miałem lat, 7, z 8 może, ta koza biegła po polu, po łące skoszonej, rogacz ją gonił i ona wydawała taki dźwięk. Nawet z taką intensywnością. Jakby chyba to ten dźwięk kiedy oznacza, że ona jest gotowa już po prostu do kopulacji, tak? Ale nic, chruja przed nami, więc sobie poczekamy. Rogaczy zostało jeszcze sporo w jednym kole, sporo w drugim kole. Jeszcze mamy, rogaczy mamy w odstrzale dużo. Planuję też nagrać taki odcinek z kuzynem, który poluje tutaj
ze mną jeszcze w jednym kole, zrobimy sobie wspólnie, raz on będzie strzelał, raz ja będę strzelał, ja będę wabił, on będzie nagrywał i tak dalej, także zrobimy to po prostu razem, zobaczymy co nam z tego wyjdzie, myślę, że materiał powinien wyjść ciekawy, przyjeżdża do mnie jakoś tam początkiem sierpnia, zrobimy taki wspólny, żebyście mogli zobaczyć tych wabienie i całą tą otoczkę rui, tak jak na przykład w tamtym roku. Wiele osób pyta, kiedy podsumowanie rogaczy z tamtego roku. No słuchajcie, nie robiłem tego. Powiem wam uczciwie, nie robiłem. Po prostu zapomniałem. Później był taki natłok. Później przyszło rykowisko, jakieś wyjazdy i tak dalej. Jakoś nie miałem, słuchajcie, czasu na to. Może zobaczę. W tym roku wam już na 100% zrobię podsumowanie kozłów. Tego pierwszego, którego udało nam się strzelić, tego Myokusa na zasiadce na burakach, plus te, które uda się upolować w trakcie rui, to zrobimy sobie podsumowanie. Dobra, teraz chyba się stąd zbieram i jedziemy tam zobaczyć, bo wydaje mi się, że tam jest dużo większa szansa na spotkanie dzików niż tutaj. Moi drodzy, zmieniliśmy miejsce, tak jak wam mówiłem, z tej ambony zszedłem, to tak nie wieje. Za mną widzicie tą drogę przekoszoną, rzepak jest za moimi plecami, po mojej lewej ręce jest pszenica i tutaj mamy, zresztą pokazuję, drugi rzepak. Tu jest drugi rzepak i też ta sama pszenica, która dochodzi do tego rzepaku. Także jesteśmy tak jakby w narożniku. Tutaj mamy widoczność na poziomie, o, teraz będzie widać, około 300 metrów. Spokojnie widać 300 metrów. Tutaj widać około 200. Tutaj jest ta pszenica trochę zmasakrowana przy tym rzepaku. I tu sobie postoimy. Rozłożyłem już statyw, więc na spokojnie wyciągnę zaraz, wrzucę kamerę do statywu, siądę sobie na plecaku i no i posiedzimy, zobaczymy. Później jak już się zrobi na tyle pora, że będzie można przejść się, to przejdziemy powolutku w tamtą stronę, jakieś 300-400 metrów do końca tej pszenicy i zobaczymy, czy dzików już nie ma w pszenicy, czy tam gdzieś nie czmychły, niepostrzeżenie. Także robimy zasiadkę na ziemi. Moi drodzy, korzystając z okazji, że się za wiele nie dzieje, siedzimy sobie na tej drodze. No, na temat tych składek chciałem wam powiedzieć parę zdań, które do mnie dotarły gdzieś tam z Polski. Muszę wam powiedzieć, że ja osobiście jestem członkiem kilku kół tutaj w Kotlinie Kłodzkiej dwóch i w prawie każdym, bo tylko nie w jednym, ale w prawie każdym składka została podniesiona. Została podniesiona i to różnie od 50 do 150%. Natomiast znam koła, które podniosły tą składkę, uwaga, 700%. Znam koła, które podniosły tą składkę z 200, 300, 400% do góry. Fakt faktem, że trzeba sobie jasno powiedzieć, składka została podniesiona z kwoty. Ja będę operował kwotami miesięcznymi, bo tak to będzie łatwiej komuś do zobrazowania, tak? Ale na początku koła miały składkę na poziomie 20 zł, 30 zł. Wiem, że niektóre koła miały 10 zł. No to jeżeli ktoś powie, że podnieśli składkę w kole, gdzie było 10 zł, podnieśli składkę do o 100%, no to podnieśli do 20, więc w dalszym ciągu jest to tanio, tak? Jest to mało, jest to tanio moim zdaniem. Ale koła, które miały na przykład 50 zł miesięcznie i nagle ta składka urosła do kwoty 300 zł miesięcznie, a takie koła też znam, no to już tak się kolorowo nie robi. Natomiast pytanie pozostaje jedno. Czy podnoszenie składki ma aż tak ogromny wpływ na budżet koła? No bo to by trzeba przeliczyć wszystko globalnie, moi drodzy. To by było trzeba przeliczyć w sytuacji, ilu jest myśliwych, ilu jest członków koła, ilu członków koła jest zwolnionych z płacenia składek lub płaci ją w ograniczonej wielkości, w sensie, że ktoś tam skończył 70 lat, to jest inna, to jest indywidualne podejście każdego walnego, tak? To każdy robi jak każde walne, że tak powiem, sobie decyduje samo. No i tu trzeba by się było zastanowić, że na przykład w kole jest 50 myśliwych, z czego całkowicie zwolnionych ze składki jest powiedzmy 10. Do tego dochodzi nam powiedzmy zarząd, który jest też zwolniony z płacenia składek, bo tu różnie w kołach jest. Niektórych zarząd płaci, niektórych nie płaci.
członków zarządu mamy powiedzmy 4 czy 5, powiedzmy, że mamy 5, czyli tu mamy 10 plus 5, to już mamy 15, z 50 robi się 35, a jeszcze z tych 35, 5 płaci tylko 50%. No to mamy dla podnoszoną składkę dla tak naprawdę 30 myśliwych. No więc tutaj, no to trzeba byłoby sobie przemyśleć, tak? Przede wszystkim wziąć kartkę, długopis, kalkulator i policzyć. Natomiast ja w dalszym ciągu będę uważał, że w Polsce polujemy bardzo, bardzo tanio i porównując to do innych krajów, to polujemy naprawdę na areałach, które posiadamy jako koła, czyli na 5000 hektarów, 10000, 20000, różne są koła, no to polujemy naprawdę bardzo, bardzo tanio. Przeliczając to wszystko, oczywiście przez zwierzynę, którą możemy pozyskać, jeżeli jest mądra polityka zarządu, nie ma nie wiadomo ilu dewizowców, wstrzymywania odstrzałów i tak dalej, no to polujemy naprawdę tanio. Pamiętajcie, że tak naprawdę za 400 zł, które płacimy do PZDU, chociaż mówi się już głośno o tym, gdzieś tam w kuluarach, ja nie chcę powtarzać wiadomości, które są w żaden sposób niesprawdzone, niezweryfikowane i mało tego, są to wiadomości, które nie obowiązują jeszcze, czyli to nie jest to żaden taki rzetelny fakt. Mówi się, że składka do PZDU wzrośnie o 100%, czyli z 400 wzrośnie na 800 zł, powiedzmy, czy tam gdzieś tam słyszałem, że nawet do 1000. No to teraz, moi drodzy, tak naprawdę na dzień dzisiejszy za 400 zł możemy polować w całej Polsce. Dzisiaj mnie zaprasza kolega z Kujawsko-Pomorskiego, jadę polować sobie w Kujawsko-Pomorskie na przykład na rogacze. Ktoś cię zaprosi do Łódzkiego na bażanty, jedziesz do Łódzkiego na bażanty. Gdzieś tam dostaniesz zaproszenie na Mazury, jedziesz na polowanie na byki na Mazury. Więc nie wiem, czy to jest tak drogo, jak to... Rumor się robi w internetach, wszyscy tam wypowiadają się, słuchajcie, w tych grupach już... To tam jest Armagedon, tak? Ktoś myśli, że zapłaci 400 zł i on będzie mógł sobie polować na wszystko, kiedy chce i jak chce, nie dając od siebie tak naprawdę nic. Nie pracując w kole, nie odrabiając godzin, czy nie płacąc za nie. To tak się nie da. To jest jakby naczynie połączone, tak? To jest cały układ naczyń połączonych. Płacenie składki, polowanie, gospodarka, ochrona pól, działanie przeciw szkodom, zamykanie budżetu i tak dalej, i tak dalej. Ale nie da się. Nie da się zrzucać wszystkiego na jednostki, żeby większość mogła tylko czerpać same korzyści. Ale ja tak jeszcze się przyglądałem temu wszystkiemu tak jak od drugiej strony. Zobaczcie, co się dzieje. Inflacja oficjalna 15,6. Mówi się głośno o bardzo dużym spowolnieniu gospodarczym. To, co się dzieje, to już zresztą widać. Z punktu widzenia gospodarczego widać, że ogólnie będzie mocne, ale to naprawdę bardzo mocne spowolnienie. Wiele firm ucierpi. Podejrzewam, że wzrośnie bezrobocie. No i kiedyś, nie tak dawno, pół roku temu, powiedzmy, przed tą całą wojną, która wybuchła na Ukrainie, mieliśmy paczkę amunicji, weźmy Czecha. Na przykład czeską amunicję, do kalibru 308, paczka amunicji kosztowała w granicach 80-85 zł. Dzisiaj tej amunicji taniej jak 120 zł się chyba nie kupi, tej najbardziej popularnej. No więc podnoszenie składki w kole, jeżeli walne zadecyduje, oczywiście to jest wola większości, podniesie składkę do koła, doliczymy sobie koszt amunicji, doliczymy sobie koszt przede wszystkim paliwa, bo dzisiaj litr paliwa kosztuje, tankowałem, 7,80 diesla na Orlenie u pana Obajtka. Jeszcze pół roku temu tankowałem za niecałe 6 zł. 5 coś tam. Pamiętajcie, że VAT na paliwo jest 8%, nie 23% i wcześniej czy później wróci na 23%. Sprawdźcie sobie, że mamy najtańsze paliwo w Europie. Na razie przynajmniej. Natomiast jak VAT wróci z powrotem na 23%, to paliwo... Czekajcie, bo coś nie... O nie, fałszywy alarm. To paliwo dobije, myślę, że około 9 zł, nawet ponad 9 zł grubo. No i teraz sobie policzcie. Koszty wyjazdu do łowiska, jeżeli był myśliwy, który polował w miesiącu, wychodził na to polowanie, powiedzmy sobie 10 razy.
kupował sobie paczkę amunicji za 80 zł, czy nawet żeby nam się fajnie liczyło za 100, bo każda amunicja, nie tylko czeska, poszła do góry. Wychodził 10 razy. Kosztował go wyjazd do łowiska, zakładamy, na okrągło powiedzmy, że kosztował go z dojazdem, z paliwem, z później, jeżeli mu się udało coś upolować, odwiezienie tego do punktu skupu i tak dalej, i tak dalej. Kosztował go 100 zł. No to powiedzmy sobie, wydawał na dojazdy do łowiska i tak dalej 1000 zł. No może przesadza, może nie było to 1000 zł. Powiedzmy, że było to jeden wyjazd 50 zł, czyli powiedzmy 500 zł. No to teraz, patrząc przez pryzmat tego, jak to wszystko wzrosło, no to dzisiaj taki wyjazd do tego łowiska będzie go kosztował, nie, powiedzmy, nie pojedzie 10 razy, bo już nie będzie to 500 zł, tylko jakbyśmy to przeliczyli, to będzie to powiedzmy 850 zł. Więc pojedzie, będzie polował mniej. Efektywność polowania spadnie. Pozyskanie zwierza spadnie. Oczywiście będą osoby, które będą jeździły, będą polowały, ich będzie na to stać, oni będą się w łowisku pokazywali tak samo często, jak byli do tej pory. Natomiast gro ludzi powie, że no, jak ja mam dojeżdżać do obwodu, czy 20 km w jedną stronę, czy tam 15, no to powiedzmy 15 w jedną, 15 w drugą jest 30, do tego muszę jeszcze po, nie wiem, w łowisku się poruszać 5 km, do tego jeszcze doliczę, jak bym strzelił na przykład tego dzika, odwieźć go do punktu skupu, czy do chłodni, kolejne 10 km, wychodzi 50 km, auto mi pali powiedzmy tam 10 litrów, no to 5 litrów paliwa to jest takie minimum, które muszę spalić i tak dalej, razy te 7 czy 8 zł, no to samo paliwo to jest powiedzmy 40-50 zł, to tak optymistycznie bardzo, bardzo optymistycznie mówiąc. Do tego jakieś koszt amunicji i tak dalej, więc ktoś będzie polował mniej, wtedy zdecydowanie. No więc nie wiem, czy podnoszenie tych składek w kołach to jest takie super dobre, to nie wiem, po prostu się zastanawiam nad tym, tylko z drugiej strony skąd brać pieniądze. Możemy popatrzeć na to przez pryzmat codziennego życia. Jeżeli dzisiaj my jako normalni obywatele tego kraju musimy kupić węgiel, musimy zapłacić rachunki za prąd, który podrożał, musimy zapłacić rachunki za gaz, który podrożał, zima przed nami, sami widzicie, co się dzieje z ceną węgla. Ja sam kupowałem do firmy węgiel, no to ekogroszek, płaciłem go 760 zł, tylko ja kupowałem kupę wcześniej, tak? Dzisiaj słyszę o kwotach grubo ponad 3000 za tonę. W gospodarstwach domowych znajomi, którzy palą węglem, do tej pory potrzebowali, powiedzmy, wydatku, kupowali węgiel za kwotę 4-5 tysięcy, no to teraz mi mówią, że oni muszą wydać minimum 10. No, ale to są ci sami ludzie, którzy są w kołach, oni też polują. Więc tutaj nie wiem, jak to będzie dalej. Powiem wam, że tak nie widzę tego dobrze, nie widzę tego optymistycznie w żaden sposób. Wszystko drożeje, mega, jedzenie podrożało kosmicznie. Nas myśliwych jakby te podwyżki tak trochę nie dotkną. Mamy dostęp do świetnego mięsa. Można sobie dzika na użytek własny kupić i mieć tego mięsa naprawdę dużo, czy jelenia, czy daniela, to już nie ma znaczenia. Ale mamy dostęp do tego mięsa. Zobaczycie, co się będzie działo w ostatnim kwartale tego roku, po tegorocznych żniwach. Pszenica spadła, chwała Bogu, z tej chwili patrzyłem 1400-1500 zł. Rzepak też spadł z 5000, to już jest w granicach między 2900 a 3200, więc no ale to jest w dalszym ciągu dwa razy drożej niż było w tamtym roku. Mięso w sklepach będzie, podejrzewam, że co najmniej dwa razy droższe, dlatego że przecież zwierzęta, które są hodowane, one jedzą tą samą paszę, która jest robiona z tego samego zboża, co ja tutaj siedzę. Więc to na pasze nie będzie kosztowała w zakupie dla producenta wieprzowiny, powiedzmy, nie będzie kosztowała, ja nie znam cen, ale powiedzmy abstrahując, tak, 1000 zł, tylko już będzie musiał, nie wiem, dać 1800 za tonę, 2000 zł, nie wiem, po prostu to się wszystko przełoży na ceny nabiału, na ceny mięsa, no ogólnie wszystkiego. Więc no idą ciężkie czasy, musimy sobie to uświadomić. I dla nas, dla łowiectwa też ciężkie, bo te szkody trzeba będzie płacić i po tych cenach, które są. Nie wiem, czy ten odcinek się ukaże po pierwszych wiadomościach, które dla was przygotowałem, bo jeszcze tak naprawdę nie przygotowałem, ale w tym tygodniu sobie do tego siądę i sobie przygotuję materiał na jedną, na niedzielę najbliższą. Tylko tak mówię, że bo po prostu nie wiem, jak to wyjdzie nam
odcinkowo, czy ten odcinek się ukaże po tych wiadomościach, ale tam też w tych wiadomościach będę starał się Wam podawać ceny zbóż, tak, żebyście wiedzieli, jakie są na daną chwilę, bo żniwa się już zaczęły i no, szacowania pierwsze poszły, tak, więc niektórzy się mogą łapać za głowę, że powierzchnia zredukowana była powiedzmy 2 hektary i w tamtym roku te 2 hektary kosztowały nas powiedzmy 20 tysięcy złotych, czy tam 15 tysięcy złotych, zależy od uprawy, a dzisiaj my za te 2 hektary te same musimy dać, nie wiem, 28 albo 35 tysięcy, więc no musimy zejść na ziemię, także tutaj powiem Wam, że no ciężkie czasy, bardzo trudne, bardzo czasy takie pod względem ekonomicznym przede wszystkim trudne, czasy, no, które nie napawają optymizmem i wymagają, w moim odczuciu, od zarządów kół, ale przede wszystkim od myśliwych w kołach, którzy są aktywni, którzy żyją jakby życiem koła, chcą jakby czują się taką odpowiedzialność wewnętrzną za troszkę więcej pracy, tak? Tutaj trzeba będzie, zarządy kół muszą podejść do tego czysto biznesowo. Myśliwi muszą to zrozumieć, że jeżeli trzeba więcej zapłacić do koła tej składki, no to niestety trzeba, bo jest taka potrzeba, albo wziąć się jakby do bardziej intensywnej pracy, intensywnych dyżurów, do ochrony pól i tak dalej, więc tutaj przede wszystkim do realizacji planu, no bo ceny na dziczyznę nie są złe. Ja sobie zdaję sprawę, że one nie są w stanie pokryć rekompensat, które musimy dać, wypłacić rolnikom za szkody, ale ceny na dziczyznę, czy na sarnę, czy na dzika będą tylko rosły, one już nie będą spadać, bo dzika jest coraz mniej w Polsce i go ubywa. Strefy się powiększają, ograniczenia z wywozem strzelonych dzików ze strefy i tak dalej, więc ceny na dziczyznę rosną. Naprawdę i no i koła tutaj mają, jakby lepiej się to bilansuje, natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby ograniczyć szkody, ponieważ szkody są największym jakby tym kanałem wyjściowych pieniędzy z kół, bo tam po prostu no najwięcej po prostu my jako koła wydajemy na odszkodowania, a żeby to zminimalizować, zmniejszyć, no to musimy te pola chronić, tak? Także tutaj każdy się powinien poczuć do odpowiedzialności i poniekąd do ochrony pól. I ja to zawsze tłumaczyłem tak, że jeżeli jest Was w kole 50, to 1/50 tego koła jest Twoja. Ale nie tylko ta dobra 1/50, tylko 1/50 zobowiązań, 1/50 ogólnie. Możesz się poczuć tak, jakbyś był właścicielem udziału w wielkości, jeżeli was jest 50, to ja to przeliczam, jedna, jakby jednej części z 50. Używasz leci. No już niedługo nagrzewacze zapolujemy. Jak was jest 100, no to 1/100, tak, ale ja myślę, że powinno, że tutaj dużo zależy od mądrego gospodarowania pieniędzmi, mądrego inwestowania, bo trzymanie pieniędzy dzisiaj przy tej inflacji to jest bzdura. To Wam od razu mówię, to jest totalny bezsens. To jest, tutaj trzeba pieniędzmi obracać, trzeba inwestować w coś, co nie traci na wartości, a zyskuje, na przykład na nieruchomości, na jakąś ziemię. No, na pewno nie trzymać pieniędzy w kołach, bo ja słyszę, że niektóre koła, a znam takie, my mamy 600 tysięcy, a my mamy tam ileś tam pieniędzy w kole, jakieś absurdalne kwoty. No, tylko że za chwilę te pieniądze będą warte. O, jeszcze myszoł się nam tu poderwał. Za chwilę te pieniądze nie będą warte 600, tylko będą za rok warte 450 albo mniej. Więc no pożyjemy, zobaczymy. Także to tak, gwoli naszego tematu na temat szkód. I no, czekam na komentarze od Was, żebyście napisali, jak Wy to widzicie, jak to u Was wygląda, jak to w Waszym przypadku jest, ile Wy płacicie w kołach składki. Ja, u nas to tak mniej więcej się zbilansowało. Mogę powiedzieć, że w większości kół mamy tą składkę na poziomie około tam 50 zł miesięcznie. Czy w jednym, w drugim, trzecim, w jednym jest chyba więcej, w jednym jest chyba 80 zł miesięcznie. Natomiast, ale jeszcze jednym mam chyba 30 zł miesięcznie, więc tutaj, ale powiedzmy średnio wychodzi o 80 zł miesięcznie. Nie 80, przepraszam, 50. Więc no czekam na komentarze od Was, jak to wygląda. No, sam jestem ciekawy, jak to w innych rejonach Polski. Dobra, to już tak mamy woli naszej pogadanki, jakiś mały wstęp.
Poczekamy na te dziki. Czas jest chyba, słuchajcie, jeszcze wcześniej za 10:08. 19:50. Na razie się nic nie dzieje. Jeżeli coś tutaj ruszy, to myślę, że po 20:30. Więc teraz mamy czas, żeby sobie jeszcze popatrzeć, co się dzieje. Rui nie widać. Nie ma oznak rui. Fajnie, że wiatr ustał. Pogoda taka fajna. Drogę widać pięknie, wykoszona. Musiałbym tu zwyżkę postawić. Kurczę, by tu zwyżka była, to byłoby rewelacja na środku tego, na tym łączniku między rzepakiem a pszenicą i tym drugim rzepakiem. Tu, gdzie kamera stoi, musiałaby być zwyżka. Dobra, kończymy. Jak zwierz pokażę, to oczywiście do was wracam. Pierwszy zwierz. Rogacz, który nas widzi. O. Szóstak. Co on tu robi? A nałożył sobie jakieś zielska. Szóstak regularny, dość gruby, fajny kozioł, ale młody. Tam plamka była widoczna mocno nad wiecznikiem. Młody kozioł, ja mu daję, że to jest jego trzecie poroże. Mamy chlapik, zobaczymy, czy zareaguje. Doskonały przykład na to, że rui jeszcze nie ma. Do kozła było jakieś 120 metrów, 130. No nie ma rui. Nie zareagował nawet. Nie wrócił się z tego rzepaku. Także sami widzicie. To nie jest jeszcze czas na rui. 10 lipiec to nie jest czas rui. Aczkolwiek pewnie gdzieś już w innych rejonach Polski już coś się tam dzieje. Ale pierwszy ruch zwierza był. No i wyszedł z rzepaku. Zero reakcji, nic. Kiepski wiatr. Były 5 metrów rzepaku. Słyszałem, a tu są lochy z małymi. Małe sobie gadają. Dostała locha wiatru, fukła. Przesunęły się w tamtą stronę. Ale podeszły już naprawdę. Na 5 metrów było słychać ewidentnie, że chciały wychodzić w pszenicę. Ale wiatr mam kiepski. W tamtą stronę wieje. Poczekamy, może inne wyjdą. Na drodze pokazała się koza i zwróćcie uwagę, gdzie ta sarna żeruje. Ona nie chce żerować w rzepaku, ona nie chce żerować w pszenicy czy w innym zbożu. Żeruje na trawie. Czyli to, co wam tyle razy powtarzałem w odcinkach, że jak szukacie saren, szukajcie jej tam, gdzie jest trawa, gdzie jest łąka. Ale te dziki są cały czas z prawej strony, słuchajcie. No ale gdzieś dostały wiatru i się odsunęły w głąb rzepaku.
prawej dziki w rzepaku, odeszło jakieś 20 metrów, 30, a tu nam koza wyszła. Też nas zobaczyła, jak zaczęłem do was gadać, bo było bardzo blisko i uciekła. A dziki mamy z prawej strony. Słuchajcie, miedzimy dzika. Wstałem i mówię, idę się przejść. Wyszedł nam pojedynczy dzik. Na pewno do strzelenia gładki chłopak przeszedł nam z rzepaku przez drogę jakieś 100 metrów. Spróbuję, słuchajcie, nie. O, idą następne. Patrzcie. Pierwszy, co wyszedł 100%, chłopak, bo nie zdążyłem go nagrać. Druga, nie wiem, bo słuchajcie, zająłem się rozstawianiem pastorału, statywu ustawianiem. Druga była chyba locha i ta trzecia to była 100% locha, bo miałem sutki obciągnięte. Było tych posiaków sporo, ale pierwszy był chłopak. Dziwne, nie? Że to pierwszy wyszedł, chociaż była taka mała przerwa, mała z pół minuty i dopiero następne wyszły. No są w pszenicy. No i teraz weź, wybierz. No bądź mądry. I wybierz dzika. Te małe to za małe jeszcze, żeby strzelać. Ten, nie wiem. Wiesz, no może podejdziemy kawałek, zobaczymy, ale ciężki temat będzie. No nic. Spróbuję, pozbieram to wszystko. Podejdę jeszcze 50 metrów i zobaczę, gdzie one są. Wiatr mi się zmienił, teraz mam wiatr w plecy, beznadziejny. Przed chwilą był dobry wiatr, teraz się wiatr zepsuł, a tamte, co były koło mnie, to jak wychodziłem, to cały czas tam były i przesunęły się w drugą stronę. Także tu zupełnie inna watacha dziku wyszła. Dobra, idziemy dalej. Wyczekane. Słuchajcie, wyszedł dzik pojedynczy. Podcięty. Na pewno był gładki, super. Na pewno nie była to locha, a przynajmniej nie prowadząca. Elegancko było widać na tej wykoszonej drodze. I stoi. Nie wiem, jak się to nagrało, bo on był tak trochę daleko. Już taka szaruwa jest, słuchajcie. No ale oddałem strzał, tak? Idziemy sprawdzić. Idę po plecak. Nie mam Borysa dzisiaj. Chyba poszedł w rzepak. Strzelałem go na
jakieś 100 metrów może było, może parę metrów więcej. No ale było widoczność była super. No, nie był mały dzik, powiem wam tak, że ten dzik taki był tak dobre 7 dych, mógł mieć. Idziemy sprawdzić. Wezmę latarkę i idziemy zobaczyć. No niestety, słuchajcie, farby nie ma. Dzik dostał na bank 100% i raczej powinien dostać dobrze, bo szczelałem na komorę. Jedziemy po Borysa. Będzie wracamy tu za chwilę, do domu mam niedaleko. I tak to zawsze jest, jak go nie wezmę, to zawsze muszę po niego jechać. Przyjedziemy po Borysa i będziemy szukać. Może wydzwonię jakiegoś kumpla, bo żeby wyciągnąć go z tego rzepaku, to będzie katastrofa. Idziemy po psa, idziemy, jedziemy w zasadzie. Także widzimy się tu za chwilę. Jeszcze 30 minut i będę z powrotem. No Borysek, dalej, szukaj. No, dalej. Patrz, a myślałem, że to bliżej jest. Czy farba jest, wiesz, ale nie widzę farby. A dobrze, że tak blisko. No. Nie masz dzika, Borys. Czuć go ty. Żeby na niego nadepnął. Popatrz, jak się zaczął. Co, Borysek? Weź go znaleźć teraz. Bez psa. No. Niemożliwe. Bardziej, że nawet farby nie puścił. No strzał dobry. No. Mierzony na komorę. Dobrze, Borys. Czekaj, Oliw, wyciągniemy go może na ten, na z tego rzepaku. O, dobrze, Borysek, super. Dobrze, że się tego znalazł, bo już go wziąć już nie znalazł. No, oręż słabizna. Co się zrobić? Przełączyć to tak i to zrobić tak. No i co, nasze polowanie do biegło końca. Dobrze, że Olek przyjął mi, pomógł wyciągnąć. Dzik wyciągnięty. Olek, ile on będzie miał? 60. Tak, około 60 kilo. Tak, ładny, gładziutki, elegancki. Pójdzie na sprzedaż bezpośrednią. Bez psa byśmy go w życiu nie znaleźli. Normalnie się przewróciłem. Zostawię wam to ujęcie w filmie, nie będę tego wycinał. Borys znalazł, tak się zaszył w tym rzepaku, że nie było możliwości, żeby dzika znaleźć. Ale jak zawsze Borysa nie wezmę to i muszę się po niego wracać. A jak go mam ze sobą, to mi jest zbytecznie niepotrzebny. Także tak wygląda nasz dziczek. Teraz jeszcze ostatni kęs. Pieczęć i można polowanie kończyć. Także zdjęcie będzie na koniec. Pakujemy i jedziemy do chłodni. Także do zobaczenia w następnym odcinku i też bór.